Podopieczni trenera Jarosława Pedryca odnieśli piąte zwycięstwo w piątym meczu czwartej ligi dolnośląskiej. Tym razem pokonali 5-1 Zjednoczonych Żarów. Polkowiczanie byli faworytem tego spotkania, ale drużyna Zjednoczonych nie zamierzała tanio sprzedawać skóry i od pierwszego gwizdka sędziego starała się prowadzić otwartą grę z podopiecznymi trenera Pedryca. Gospodarze mieli optyczną przewagę, ale pierwszego gola dość niespodziewanie zdobyli goście. W 20 minucie na listę strzelców wpisał się Paweł Zyl. Stracona bramka zmobilizowała Polkowiczan, którzy dwie minuty później doprowadzili do wyrównania. Swojego pierwszego gola zdobył Mariusz Szuszkiewicz. Cztery minuty później ten sam zawodnik mógł zapisać na swoim koncie drugie trafienie. Niestety nie potrafił skutecznie wykonać rzutu karnego. Stare polskie przysłowie mówi, że co się odwlecze, to nie uciecze. Jego słuszność potwierdził Szuszkiewicz, który przed przerwą jeszcze dwukrotnie umieścił piłkę w bramce gości. Napastnik KS schodził do szatni na przerwę z klasycznym hat-trickiem na koncie. Po zmianie stron nie powiększył swojego dorobku, ale kilka razy podawał kolegom, którzy znajdowali się w dogodnych sytuacjach. W drugich 45 minutach Polkowiczanie, podobnie jak w pierwszej połowie, przeważali. Swoją dominację potwierdzili w 72 minucie, kiedy to Krzysztof Drzazga zdobył czwartego gola. 9 minut później było już 5-1, a na listę strzelców wpisał się Dawid Wacławczyk. Mecz myślę, że był pod całkowitą kontrolą mojego zespołu przez pełne 90 minut. Oczywiście można by tu narzekać, że można było wygrać więcej. Jednak mówię, no, cieszę się, że zespół podejmuje różnego rodzaju rozwiązania. Co było dzisiaj widać na dzisiejszym meczu? Wynik wysoki i sprawiedliwy. Na szczególne chyba wyróżnienie dziś zasługuje Szuszkiewicz, no bo klasyczny hat-trick, 3 bramki strzelone w pierwszej połowie, no chociaż troszkę tak tę jego bardzo dobrą ocenę jakby przysłania ten niewykorzystany rzut karny. Tak, Mariusz zdobył 3 bramki w drugiej połowie, rozgrywał też piłki, wykładał kolegom, konstruował akcję. No jest to, mówię, mimo młodego wieku dość doświadczony zawodnik i mam nadzieję, że będzie tak w kolejnych meczach, że o tym będzie też pamiętał, że ja na niego również bardzo liczę i zespół także. Myślę, że jego to doświadczenie będzie procentowało, że będzie strzelał w kolejnych meczach również bramki. Dzisiejszy przeciwnik okazał się zespołem, który dość wysoko przegrał, ale starał się taką w miarę otwartą grę z wami prowadzić. Było to ładne dla oka, kibicom na pewno się podobało. Co prawda wynik wysoki, ale oni swoje sytuacje też mieli, a w tych wcześniejszych meczach to tak różnie z tym bywało. Tak, zespół nie murował tylko dostępu do swojej bramki, lecz próbował konstruować akcję. No powiem, że ten zespół mieliśmy również dobrze rozpracowany, gdyż mieliśmy krótki film z ostatniego ich meczu z Nysą z Gorzelec, mogliśmy się przygotować. Nazwiska takie jak Goździejewski, Marszałek, Feli, Chłagiewka, to są zawodnicy, którzy no, są już doświadczeni, grali na poziomie trzecioligowym, więc no, nie bali się również grać w dzisiejszym meczu. No, jednak młodość wzięła górę nad doświadczeniem. Po 5 kolejkach piłkarze KS mają na swoim koncie komplet punktów i w tabeli czwartej ligi zajmują pierwsze miejsce. Kolejnym rywalem Polkowiczan będzie drużyna Włókniarza Mirska, z którą czarnozieloni zmierzą się w najbliższą sobotę. Ten mecz zostanie rozegrany w Mirsku.